Odwiedziliśmy dzisiaj Toruń i salon Oli Dubiel, finalistki letniej fryzjermanii 2017. Zapraszamy na materiał. 17. Cześć Ola. Dlaczego wzięłaś udział we fryzjermanii? Czemu? Bardzo lubię wyzwania i jak są jakieś ciekawe konkursy, szczególnie jeżeli właśnie jest ciekawa tematyka, coś z niczego i tak dalej, to właśnie bardzo, bardzo lubię się angażować. Poza tym to jest taka odskocznia od tego, co robimy na co dzień w salonie, więc z przyjemnością. Ale widziałam w salonie dużo dyplomów, jakieś medale, puchary. To chyba nie jest twój pierwszy wygrany konkurs? No nie, trochę ich już było. Lubię rywalizację, lubię adrenalinę, no i lubię coś innego po prostu, żeby ta rutyna dnia codziennego fryzjerskiego nie była taką rutyną właśnie. Powiedz, jak wyglądała twoja konkursowa stylizacja i czym się inspirowałaś? Tak naprawdę tutaj z inspiracją do konkursu była i po trosze sama modelka, ale też tematyka konkursu. Modelka sama w sobie, bardzo delikatna, bardzo takiej fajnej dziewczęco-kobiecej romantycznej urodzie, więc warkocze, plecionki, tak myślałam, jakby do tego podejść niestandardowo, bo aż się warkocz prosi przy takiej ładnej właśnie naturze tej dziewczyny. No i chciałyśmy tak, żeby było również nowocześnie, z taką nutką nowoczesności, a jednocześnie, żeby było dosyć lekko. A splot i warkoczy to twój konik we fryzjerstwie, czy może jakąś inną dziedzinę fryzjerstwa bardziej lubisz? Bardzo to lubię, bardzo to lubię. Jeżeli mogę, bardzo często wykorzystuję na przykład w upięciach ślubnych. Na szczęście jest to teraz modne. Dziewczyny też bardzo lubią siebie. Każda z nas lubi poczuć się kobietą, tak romantycznie może troszeczkę, więc przy fryzurach to wykorzystujemy, ale też nie zawsze ta klientka wychodząca od nas z salonu musi być wymodelowana, włosy podniesione. Często na przykład właśnie chcą warkocze, czy warkocze dobierane, czy chociażby jakiegoś różnego rodzaju plecionki. A że się w tym lubujemy, to z przyjemnością. Żeby porozmawiać teraz na spokojnie, musieliśmy uciec w jakieś ustronne miejsce, dlatego że na dole jest bardzo duży tłok i ruch. Powiedz, czy zawsze tak u was? Zawsze. To w takim razie powiedz, jaki jest twój przepis na sukces? Nie mam zielonego pojęcia. Najprawdopodobniej to jest kwestia tego, że po prostu bardzo staramy się w tym, co robimy. Wychodzimy z założenia i tak samo reszta mojej ekipy, że jeżeli już coś robisz, to porządnie. I do każdej klientki podchodzimy jak do zadania. Chcemy każdą pojedynczą osobę przedstawić w jak najfajniejszy sposób i też trochę poprawić jej humor, bo wydaje mi się, że trochę we fryzjerstwie o to w tym chodzi, że przychodzi klientka i nie tylko chciałaby mieć odrost zrobiony, ale po prostu chciałaby się lepiej poczuć, lepiej wyglądać, na pewno fajnie dobrane włosy, czy kolor włosów, czy cięcie, ten humor poprawia i to jest właśnie chyba najprzyjemniejsze w tej pracy i wydaje mi się, że to może się po prostu przekładać, no to aczkolwiek nie mam pojęcia. Macie też bardzo duży zespół tutaj współpracowników. Czy trudno jest zbudować bardzo dobry, taki zgrany zespół fryzjerów? Jest ciężko, owszem, znaleźć w ogóle chętnych fryzjerów do pracy, to tak. Ale zespół w zasadzie budował się sam, bo salon założyłyśmy z Anią, makijażystką. Poznałyśmy się na sesji właśnie zdjęciowej. Jak się okazało, że każdy z nas pracuje gdzie indziej, a jednak naprawdę rozumiemy się w tym, co robimy i uzupełniamy, stwierdziłyśmy, że może by jednak coś tak razem zrobić. I jakoś tak kolejne osoby do nas dołączały, zadomawiały się i tak właśnie zespół tworzył się sam w zasadzie. Jakie są plany na najbliższy czas? Jakieś kolejne konkursy, jakieś wyzwania? Coś mamy na oku, ale to nie chciałabym zdradzać. Tak, na pewno nie mam zamiaru osiąść na laurach i poza tym lubię wyzwania, więc na pewno będziemy dalej działać. W takim razie życzę dalszych sukcesów. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Nasz pracowity dzień właśnie dobiega końca. Z salonu Oli wyszło dzisiaj mnóstwo zadowolonych i uśmiechniętych klientek. Jedną mamy tutaj obok nas. Joanno, jak podoba ci się twoja metamorfoza? Jestem naprawdę wzruszona, nie spodziewałam się, że wyjdzie aż tak dobrze. Także tym pozytywnym akcentem kończymy nasz program, a na koniec zawsze najlepsze. Mianowicie na twoje ręce, Olu, wręczam dyplom stylisty lata fryzjermania 2017 oraz mnóstwo wspaniałych nagród ufundowanych przez naszych sponsorów.
i życzę kolejnych sukcesów. Dzięki bardzo.